co jest? Aha. Okej. Tym razem wpadłem na pomysł, żeby poza tymi filmami, które pojawiają się w miarę regularnie na kanale, poza tymi filmami chciałbym nagrywać coś dodatkowego, taki content, który jest niezobowiązujący, a tymczasem możemy zacząć. Zacznijmy sobie od filmu, który został wrzucony 4 miesiące temu, 19 minut. Zaczynajmy. Postaram się na bieżąco mniej więcej tłumaczyć, ponieważ to jest amerykański youtuber, więc będzie mówił po angielsku. Postaram się chociaż trochę tłumaczyć dla ludzi, którzy nie mówią po angielsku, żebyście po prostu rozumieli. Tymczasem nie przedłużam, zaczynajmy. 2024, a restaurant waiter begins to panic after noticing something very strange in the video he just took. The man in this video is known as Dustin Frazier, and while working the night shift all by himself, he decided to record a video for a friend using Snapchat. This is something that he often does, as messaging friends makes him feel less alone when he works by himself. Okej, czyli tutaj pracownik restauracji pracował w nocy i nagrywa filmy dla swoich znajomych, żeby czuć się, powiedzmy, mniej samotnie w nocy i czymś się przeraził. Zobaczmy czym. Other employees completely understand, as they themselves don't like being alone at this diner. Like any other night, Dustin records a video for a friend, but as he watches it before sending it over, he immediately starts to freak out. Take a look. Okay, zerknijmy. No, I'm freaking out. So I just Snapchatted my friend, right? And I like walked. Wygląda na zestresowanego. Wygląda na zestresowanego, zdecydowanie. Alarm's going off. Aha. Okay, alarm. Zobaczmy, co się wydarzy. Aha, aha. So I walked through. I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something behind me. And okay, czyli jak on powiedział, że jakby tam jak idzie, jak dochodzi do pewnego momentu, to widzi coś za sobą. Okay, dobra, zobaczmy. I like watched it. I did like a playback, before I sent it to him, right? And I don't have any insurance, right? But I'm just like, I'm gonna have to do something because I don't know. Just like, I feel like I need to go to the doctor, but like, I'm constantly just like nauseous and I don't really know why. Like, I have tried. O kurwa. Take. Było tam coś, zanim rzeczywiście było coś. Rzeczywiście było coś, no? Jakaś taka postać. Aha. Teraz jakiś szept. No jest creepy, jest creepy. Myślałem, że zaczniemy od czegoś lżejszego, ale widzę, że tutaj ta kompilacja nie ma mowy o czymś lżejszym. Zobaczmy, zaraz zastopuję to. Aha, rzeczywiście było coś tam. Było coś tam, rzeczywiście, Although lacking sufficient lighting, the mysterious figure is just barely visible for us to see that it's right there. Ciekawe. Looking closely, it appears to be watching Dustin as he unknowingly gets it on camera. No, it's creepy. However, this footage gets even more creepy when listening to the audio. No rzeczywiście, no i tutaj wiadomo, autor mówi właśnie, w sumie nie autor, tylko youtuber mówi, że rzeczywiście słychać szept. Rzeczywiście tam było słychać ten szept. Ha. No widać, że tutaj, no ogólnie ciężko stwierdzić, czy to jest ustawione, czy nie, wiadomo, że większość tych filmów, ale jest całkiem creepy, kolejny film. Okay. The facility is well known for being creepy, but it's the contents of this unit that's by far the creepiest. Among all things inside is a toy monkey that the father knows is worth a lot of money. Although initially. Okay, czyli to jest taka przechowalnia różnych rzeczy. Tak jak był ten program na Discovery bodajże, gdzie oni licytowali te przechowalnie. Okej, to jest coś takiego. Okej. Not wanting to sell the doll. Zobaczmy. Hopes that someone would bite off his hands as soon as possible. Ever since having it, the stuff inside his unit would move on their own. Now noise complaints would often be made by employees.
Okej, okay, czyli tutaj niby jest taka historia, że jest ta małpa i odkąd on ma tą małpę, to że niby coś się wewnątrz tego miejsca, gdzie się przechowuje te rzeczy, nie pamiętam, tam przechowalni, storage, rzeczy się ruszają same z The siebie. father No, knows it's ciekawe, worth a lot of ciekawe, money. ciekawe. Although initially not wanting the stuff inside his Zobaczmy. unit would move on their own. Now noise complaints would often be made by employees who accused the man of living in his storage. But after setting up a camera to show that it's the stuff inside being thrown around, he captures this. Okej, okay, czyli umieścił kamerę. Właściciel tej przechowalni umieścił kamerę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, ponieważ pracownicy dookoła, jakby inni właściciele i też pracownicy tej przechowalni, słyszeli dziwne hałasy w środku i zdarzyło się, że nawet oskarżyli osobę, która wynajmuje to pomieszczenie o to, że mieszka w środku. Zresztą tak autor powiedział filmu tego. Zobaczmy. Okej. Okay. No, nieźle. Nieźle, nieźle. Okej. Okay. No jest to taki nienaturalny ruch strasznie. Strasznie nienaturalny ruch. No i to spojrzenie na kamerę. Sam nie wiem. Nie, no jest to mega nienaturalny ruch ogólnie, jakby. Like something straight out of a horror movie, the toy doll moves on Tak, its own. mega The nienaturalny staff ruch. working at the storage facility were just as spooked as the man who owns this unit. He believes that this is the culprit behind the strange noises employees heard. While there has yet to be a prospective buyer for this doll, the man continues to document the monkey on the Jakoś off chance that nie jestem something ogólnie else is caught on fanem camera. tych nawiedzonych lalek. W sensie Nothing else są has one happened. dość As always, niepokojące, let me know your thoughts on tak jak this one. ta lalka bodajże z obecności chyba. Tak, z obecności. Now this Tak, no next video tam, was captured on a tak, z ring camera obecności? that's Chyba z placed inside a obecności. Tak, bedroom where a mother okej. and her daughter sleep Okay. together. No, to rzeczywiście, no i ona jest creepy, tamta lalka, ale ogólnie nie jestem jakimś tam super fanem tych, w sensie są straszne, ale nie takie jakieś. Ciężko wierzyć w coś takiego w ogóle. Okej. Okay. Kontynuujmy z kolejnym filmem. Zobaczmy, co tutaj zostało uchwycone. Like most parents, the mother had bought the camera to keep an eye on her child, who's often left alone in their own room. Okej, okay, więc tutaj mama tej dziewczynki zamontowała kamerę w nocy, żeby po prostu pilnować, mieć na nią oko. Okej, okay, zobaczmy, But co tam according ta to a kamera. comment giving more details on this footage, the camera was bought for another reason. Recently, the mother's daughter has been saying some rather odd things, from mentioning a man who she occasionally sees in her closet, to saying things like, I'm scared because he's there. The mother felt. Okej, okay. Więc tutaj ta mama, która zamontowała tą kamerę, zamontowała ją też dlatego, ponieważ jej córka rzekomo powiedziała, że widzi jakiegoś człowieka w szafie i ogólnie mówiła, że się boi tego człowieka, więc no nie dziwię się, że zamontowała, różnie bywa, nawet jeśli nie są to jakieś istoty paranormalne, no to różne historie się tak naprawdę słyszało o ludziach, którzy na przykład, mieszkali na przykład na jakimś strychu kilka lat u kogoś w domu. Zdarzały się takie sytuacje i są nawet jakieś nagrania w internecie. Pewnie kiedyś nawet może natrafimy na takie nagranie, ale były takie sytuacje. No okej, okay. Nie przedłużam, kontynuujmy. Felt compelled to watch over her daughter more so than usual. But in the following footage, something happens that's forced her to keep her away from this room. One night, while sleeping in her daughter's bed to keep her company, this happens. Co jest? Aha. Okej. Okay. Upon waking up, the mother immediately notices something on the ceiling.
It isn't until seconds later, when her daughter lets out a piercing screech, that she realizes she isn't the only one seeing this. No rzeczywiście, rzeczywiście tak jakby ta matka zauważyła, tak zresztą tutaj twórca na tym kanale też zauważył, że rzeczywiście tak jakby matka zauważyła coś na suficie i jest zaskoczona, no i później ten krzyk dziecka rzeczywiście no jest. Z tym, że no nic tutaj nie widać, tak naprawdę. Clearly, whatever was above them must have been terrifying. Okay. Despite there being lack of info on this footage, the recording alone does make for a creepy video. Whether or not she had seen this, nie, no jest jak najbardziej to creepy, tylko zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Zobaczmy tą sytuację, jaka jest kolejność. One night, while sleeping in her daughter's bed to keep her company, this happens. Okej, okay, jest tu rzeczywiście dziwne zachowanie. Dziwna ogólnie chronologia. Jest to ogólnie dziwne nagranie, ale jest rzeczywiście dziwne zachowanie. Bardzo możliwe, że też to są po prostu nocne koszmary. Chociaż no jakby patrzeć na reakcję jej mamy, no to też tak była zaskoczona tą całą sytuacją. I tutaj nie mogła sobie poradzić z uspokojeniem, no ale to mogła być po prostu przerażona. Przerażona koszmarem lub po prostu coś widziała, ale no niestety nic tutaj nie widać. Kontynuujmy. In the following video, a small child is seen roaming around in their bedroom after waking from a nap. Okay. It's 7 p.m. and the child typically doesn't wake up around this time. Usually, according to the mother, they're dead asleep until the next morning. But for some reason, they have woken up. Although it may seem like this was just a normal occurrence, something happens later in this footage, reassuring the mother that this incident was definitely strange. Keep in mind that her child can only babble, making it impossible for him to recount his experience. Strasznie długi wstęp. Zobaczmy, co się wydarzyło. Strasznie długi wstęp. Co tutaj się wydarzy? Okej. No jakiś głos, okej. No to wydaje mi się, że to był, no nie był czyjś głos. Okej. Ale to był chyba głos tego dziecka, wydaje mi się, że to nie był głos, to był głos raczej tego dziecka, to nie był jakiś kogoś głos. This night it looks like his legs get pulled and he curls back up into a ball. Okej, okay. Czyli niby w tej nocy nóżki tego dziecka zostały w jakiś sposób pociągnięte. Zobaczmy. No. It's only been 4 months since the family had. Nie, to nie, tutaj nie. Tutaj w ogóle się. To mnie w ogóle nie przekonywuje ten film. W ogóle. Nie, no tutaj rozprostowuje sobie nóżki, a tu, tam definitywnie mógł po prostu odepchać się rękoma i dlatego to stworzyło takie wrażenie, jakby został pociągnięty. Nie, tutaj już jest na siłę doszukiwanie się czegoś creepy. To jest takie mech. Jakoś mnie to super nie przestraszyło i słabo. A nie będę tutaj szukał na siłę czegokolwiek. Kontynuujmy. Następny. This next video was submitted by Monica Cruz, who states that something pretty creepy was caught at work. She and a couple of friends work as security guards at an undisclosed location that, according to her, has been abandoned for quite some time. Her job is to patrol the premises in case anyone tries to break into the property. But after being notified of a person detected on site, she saw this. When we check the cameras from somebody. Okay, czyli tutaj security camera, czyli z
czyli po prostu kamery ochrony coś uchwyciły. Zobaczmy co. Czy coś tutaj creepy będzie? Czy coś będzie niepokojącego? Jest? Okej, tam coś się świeci w kącie. Okej, tu na dole jest rzeczywiście coś. Jakiś cień, no. No. No to jest dziwne. To jest rzeczywiście dziwne. Dziwne nagranie. Z tym, że no... Nie jest szokujące jakieś, ale jest rzeczywiście dziwne. No? Ciekawe, czy coś tutaj się jeszcze wydarzy. Okej, okay, tutaj też jakby... O. Okej. No, to jest dziwne. Tym bardziej, że słychać też w tle, jest to ogólnie w miarę, powiedzmy, w miarę legitne, bo w tle słychać, że kilka osób o tym rozmawia, więc wydaje mi się, że to rzeczywiście jest prawdziwe nagranie. Znaczy, oczywiście, no, jakby można sfingować takie nagranie, to nie jest żadne wyzwanie, ale ogólnie to wydaje mi się, że tutaj... A large shadowy mass is seen moving about in a very strange way. Yes, Monica and her coworkers mentioned that its movement is very fluid-like. It's because of this that they hesitated to check whatever this was. Something about it just didn't seem right. Feeling too afraid, they observed the figure through their CCTV cameras. Now, despite filming an old recording, Monica states that the video still gives her chills. She says that it's the only video she has in which something truly unexplainable was caught on camera. But as always, let me know your thoughts on this one. No, jest to dziwne. No i tutaj zainspiruję się tym, co powiedział właśnie twórca na kanale. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Co to może być tak naprawdę? No jest to dość nietypowe. Bardzo możliwe, że można to wytłumaczyć w jakiś taki racjonalny sposób. Może jakiś to błąd w nagrywaniu kamery, jakiś gaz. Ciężko powiedzieć. Chociaż ten ruch jest no bardzo płynny. Bardzo dziwnie to wygląda. Dobrze, kontynuujmy dalej. Okej. Nawiedzony dom. Nawiedzony dom są zawsze ciekawe. During this time, the child's parents decide to video, capturing this moment on camera. But unbeknownst to them, this seemingly innocent moment would quickly turn creepy. Okej, więc tutaj nagrywałem dziecko jak sobie pałaszuje jedzenie. Świetnie. Zobaczmy. Ale jest coś creepy. Jest jakiś aspekt creepy. It belongs to her mother, and ever since Janice was a kid living here, strange things would happen. The most unsettling thing she's ever witnessed was a drawing. Okej, i tutaj właśnie właścicielka tego domu twierdzi, że odkąd zamieszkała w nim, zawsze coś było w nim nie tak. I tutaj właśnie zaraz nam powie twórca, co się dokładnie wydarzyło. The drawing was already there when she first moved in. Okay. It was an image of what appeared to be a giant bat with a wide open human mouth, brimming with blood. The drawing was disturbing, to say the least. But fast forward to this day, and so... Okay, więc tak naprawdę ona powiedziała, że jak się tam wprowadziła, jak była młodsza, to na ścianie był jakiś dziwny rysunek, creepy. No ale to, wiecie, rysunek to może każdy sobie zrobić creepy. Nie jest żaden problem. No ale dobrze, kontynuujmy. Something happens that reminds her of this image. Take a look. It's bon. It's bon? What? What's my... Hey, oh, tu la dame. Ici? Oui, faut se mettre. Hey. Tu la dame. Comme ça. Hey. Co tu się wydarzy? Czy coś tu się wydarzy? No. O. O, tak jakby coś. Tak jakby coś usłyszał? Coś zauważył? Coś go? O.
Coś widzi. Okej. Okej, ciekawe, co chce przekazać im. Okej, czy coś tu się jeszcze wydarzy, czy tylko... Coś tutaj to jest tyle? Something had caught the child's attention. Whatever it might have been, it doesn't appear on camera. Yet it's for this reason the mother thinks that something very strange had occurred. Okej. Okay. No nie. No to, to też taki słaby. W sensie wiadomo, no coś mogło przyciągnąć uwagę młodego, czy jeszcze młodej. No ale to też nic się takiego jakiegoś super, super dziwnego nie wydarzyło. Okej, kontynuujmy. W sensie... was unfazed by her son's behavior. But after watching this video and remembering the drawing she saw as a kid, she was okay, left beyond spook. Dobra, lećmy dalej. Now despite this next video being posted more than 5 years ago, it still holds up as being pretty spooky. The person who uploaded this is known as Max, and while taking a walk through a secluded section of the park, he finds an entryway to a hidden sewer tunnel. Both him and a friend decide to explore this tunnel out of sheer curiosity. But as you'll see, they would later come to regret this decision. Watch. Okay, takie miejsca są przerażające same w sobie, nie, naprawdę. Okay, so we got pretty far. No, nie, to jest tragedia. To jest tragedia. Nigdy w życiu bym nawet nie wszedł do takiego miejsca. O Jezu, to już będzie, już widzę, że będzie tragedia. Mhm, tak. Już czuję to. Oho. Oho, no. No, tak właśnie myślałem. Mhm. No, cofnijmy. Zaczynamy tutaj. Listening closely, it kind of sounds like someone laughing in the distance. Posłuchajmy. Both friends were so scared that they instinctively fled without fully comprehending no, what they had przerazili. Heard. It was only after watching this video that they realized what it was. A sinister laugh that echoed in the distance. Okay. No, nie, cofnijmy. The exit, you can see it. Jeszcze raz. Here's a ladder, but now we're pretty far. Where is it? No jest creepy, no. Jeszcze w takim miejscu, jak się człowiek znajduje, to już w ogóle, jak słyszysz taki dźwięk, to wydaje mi się, że naprawdę trzeba być naprawdę bardzo odważnym, żeby... przede wszystkim to trzeba być odważnym, żeby chodzić w ciemnych tunelach, to trzeba być przede wszystkim bardzo odważnym, ale żeby jeszcze, żeby tam zostać, jak się słyszy coś takiego, to jest tragedia, tragedia. Ale jakbym tak racjonalnie się nad tym zastanowił, wiadomo, nigdy w życiu nie wszedł w takie miejsce, ale jakby się nad tym racjonalnie zastanowić, to może być to na przykład no ogólnie to przypomina śmiech takiego zwierzęcia, no nie jest to hiena na pewno, no bo to hieny są w Afryce, może jakiś kojot, może lis. Właśnie, lisy wydają takie dziwne dźwięki, więc rzeczywiście może być to lisa, albo po prostu jakiś potwór, ale no raczej wydaje mi się, że to jest bardziej lis. Okej. Dobrze. No i teraz zobaczmy ostatni film. Jestem ciekawy ostatniego filmu, co tam będzie ciekawego. Although encountering this in 2017, they still have no... This last video comes from an online streamer from South America, who while doing a live stream, caught footage of something that's left viewers totally spooked. Okej, czyli to jest jakiś Twitch streamer z Ameryki Południowej. Zobaczmy, co tam na live streamie uchwyciła dziewczyna. It was more than a few years ago when this happened. But even to this day, this clip remains baffling. Now the clip itself comes from a live stream in which Ari, the online streamer, was getting groceries for the week. Live streaming out in public is something that she occasionally does before ending her streams at home. However,
It was inside her house where this occurrence took place. Okay. Only a couple hours before ending her live stream, Ari chats with her audience while cutting up some fruit from her grocery haul. While chatting with the viewer, she's told that someone is right behind her. Thinking that perhaps they were trying to scare her, she shrugs it off. But as the stream continues. Okej, okay, czyli ktoś, ona jakby streamuje w domu i tam sobie robi jakieś jedzenie i któryś z widzów napisał jej na czacie, że ktoś stoi za nią. No i tak naprawdę na początku stwierdziła, że ktoś ją po prostu troluje, czyli tam oszukuje i zignorowała totalnie to. No ale zobaczmy, czy rzeczywiście ktoś stoi za nią. No, zobaczmy. O, rzeczywiście tam coś było. No, tylko... In the background, someone else is briefly seen. This was strange, considering that Ari lives alone. Yet, it appears that someone else had been there. According to viewers, this supposed person looks like a child. Looking closely, it appears as if a little girl had popped into view before quickly hiding away. Tak, tak. Tutaj twórca właśnie, tutaj twórca Bizarre Bab twierdzi, znaczy twierdzi, no spekuluje, że wygląda to jak mała dziewczynka, która się na chwilę wychyliła, ale zobaczmy sobie jeszcze raz. Jest to creepy jak najbardziej, tylko zobaczmy sobie, zobaczcie na jedną rzecz. Zobaczcie na jedną rzecz, że to się wydarzyło w momencie, kiedy ona się odchyliła. Ona się odchyliła, więc bardzo możliwe, że czymś bujnęła jakby i może to się odbiło w taki sposób. Zobaczcie teraz. Cyk. Ona się odbiła. Z drugiej strony ona... Może być tak, że ona się odchyliła. Może być tak, że ona się odchyliła i to się pojawiło, ale zauważcie, że to, że ona się odchyliła i to się pojawiło mniej więcej w tym samym momencie. Co innego, jakby ona się odchyliła i ta postać by tam stała i na przykład się poruszyła. No to rzeczywiście to by było creepy. A tak naprawdę to wydaje mi się, że to jest po prostu taki przypadek. No więc no taka jest moja tutaj analiza tego. Alone is enough to make. Thanks for watching, and I hope you enjoyed. Tak. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Jak widzicie, niektóre te filmy są straszne, niektóre mniej. Wiadomo, jakby no, ciężko tutaj znaleźć jakiekolwiek dowody na te sytuacje, które się tam wydarzyły. Ja analizuję jakby po swojemu. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, aby ta seria była kontynuowana. No i jeszcze raz zaznaczę, że to jest tylko i wyłącznie dodatek, uzupełnienie kanału. Chcę, żebyście mieli po prostu co sobie oglądać podczas oczekiwania na kolejny Iceberg lub na kolejny dłuższy, pełnometrażowy, powiedzmy, film, tak? W takim razie jeszcze raz dzięki za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się.